Częstym zarzutem co do bezpieczeństwa zdrowotnego warzyw i owoców jest to, że są one pryskane chemią. Pod pojęciem chemia kryją się przede wszystkim środki ochrony roślin, w tym pestycydy, które u wielu z nas wzbudzają pewne obawy. Dlatego postanowiłem przyjrzeć się temu zagadnieniu i podzielić z Państwem swoimi spostrzeżeniami, jak również wyjaśnić, w jaki sposób możemy pozbyć się znacznej części pestycydów w warunkach domowych. Spodziewam się że niektórzy z Państwa słyszeli o tak zwanej Brudnej Dwunastce, czyli liście dwunastu najbardziej skażonych pestycydami warzyw i owoców. Jedna z amerykańskich organizacji co roku publikuje takie zestawienie produktów. Dla przykładu w 2023 roku na szczycie tej rzekomo niechlubnej listy pojawiły się truskawki. Poza nimi znalazło się również miejsce dla szpinaku, jarmużu, kapusty włoskiej i gorczycy, brzoskwini, gruszek, nektarynek, jabłek, winogron, papryki czerwonej i ostrej, wiśni, jagód, a także fasolki szparagowej. Jak zatem Państwo widzą, mamy tu do czynienia z produktami, po które wielu z nas regularnie sięga i do których spożywania zresztą sam nieraz zachęcam. Gdy każdego roku jest publikowana taka zaktualizowana lista, to portale informacyjne na całym świecie od razu ją podłapują i tworzą setki artykułów przestrzegających przed spożywaniem określonych warzyw i owoców, które zagościły w omawianym zestawieniu. Wobec takiej burzy informacyjnej zupełnie nie dziwię się osobom, które są poważnie zaniepokojone bezpieczeństwem spożywania tych produktów. Chciałbym Państwa jednak nieco uspokoić i powiedzieć, że istnieje wiele konstruktywnych zastrzeżeń co do rzetelności wspomnianej listy. Bez zagłębiania się w szczegóły, krótko je wypunktuję kierując się swoją wiedzą, a ostateczną opinię pozostawiam oczywiście państwu. Ale już teraz zasygnalizuję, że wspomniana brudna dwunastka ma się do polskiej rzeczywistości jak pałka milicyjna do rurki z kremem. Otóż przede wszystkim warto zwrócić uwagę na fakt, że organizacja EWG, która jest autorem brudnej dwunastki, nie jest żadną jednostką badawczą i nie przeprowadza własnych badań nad żywnością. Korzysta ona wyłącznie z dostępnych, publikowanych danych przez Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych. Jej rola ogranicza się do tego, że interpretuje ona gotowe dane, jednocześnie robiąc to nie do końca rzetelnie, aby nie powiedzieć, że nieco nimi manipuluje. Ale o tym za chwilę powiem jeszcze nieco więcej. Tak jak wspomniałem, niechlubny ranking warzyw i owoców jest sporządzany na podstawie informacji płynących z amerykańskiej bazy danych i to co ważne to to, że dane te odnoszą się wyłącznie do warzyw i owoców uprawianych na terenie właśnie Stanów Zjednoczonych. Jest to bardzo istotne, ponieważ pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a np. Unią Europejską, w tym Polską, istnieje wiele różnic jak chodzi o obowiązujące przepisy prawne i wymagania co do stosowania środków ochrony roślin. I w mojej ocenie normy obowiązujące u nas są w wielu aspektach bardziej restrykcyjne niż w Stanach Zjednoczonych. Dla przykładu, część pestycydów dopuszczonych do stosowania w USA jest zabroniona w wielu krajach europejskich, czyli trudno jest bezpośrednio przełożyć wyniki uzyskane w Stanach Zjednoczonych na nasze podwórko. Dlatego też nie można powiedzieć, że wspomniana lista ma zastosowanie w Polsce. Wielu ekspertów i naukowców zajmujących się żywieniem i badaniami naukowymi niejednokrotnie też podkreślało błędy metodologiczne popełniane podczas sporządzania omawianej listy. Dla przykładu autorzy brudnej dwunastki nie biorą pod uwagę toksyczności poszczególnych pestycydów, a jak wiadomo, poszczególne środki ochrony roślin istotnie potrafią różnić się między sobą stopniem szkodliwości. Dla przykładu, niektóre pestycydy są wyłącznie niebezpieczne wobec szkodników roślin, a dla ludzi są obojętne. Stąd wrzucanie wszystkich pestycydów do jednego worka jest dużym błędem i kolejnym argumentem przemawiającym za tym, że publikowana lista najbardziej zanieczyszczonych warzyw i owoców nie ma praktycznego zastosowania. Jak chodzi jeszcze o praktyczny aspekt, to warto podkreślić też fakt, że publikowana co roku lista jest właściwie nieaktualna. Wynika to z tego, że na przykład lista z 2023 roku dotyczy produktów, które zostały zbadane nawet kilka lat wcześniej. To nie jest tak, że na początku 2023 roku zostały zebrane z pola warzywa i owoce, a następnie poddano je badaniom i od razu podano dla nich wyniki, na podstawie których sporządzono wspomnianą listę. Zbiór próbek i ich analiza zajmuje sporo czasu. W efekcie niestety taki raport pojawia się z dość dużym opóźnieniem. Oczywiście pewne trendy zostają zachowane, niemniej nie można z całym przekonaniem powiedzieć, że to, co kilka lat temu było w jakiś sposób zanieczyszczone, to również i dziś zawiera na przykład przekroczone normy. Zapoznając się z raportem publikowanym przez EWG, można odnieść wrażenie, że warzywa i owoce z upraw konwencjonalnych to rzeczywiście źródło pestycydów, które stwarzają realne zagrożenie zdrowotne. Niemniej, jeśli samodzielnie zagłębimy się w dane źródłowe, z których korzysta wspomniana organizacja, to dowiemy się, że tylko niecały 1% przebadanych próbek zawierał pozostałości pestycydów powyżej ustalonych norm uważanych za bezpieczne dla człowieka. Pewnym zarzutem, jaki można skierować wobec organizacji zajmującej się publikowaniem Brudnej Dwunastki, jest też to, że jednoznacznie wskazuje ona, aby sięgać pożywność ekologiczną, która w domyśle jest wolna od pestycydów. Należy jednak wiedzieć, że nie jest to prawdą. Również i w rolnictwie ekologicznym dopuszczone są do stosowania niektóre pestycydy, i również i tu zdarza się, że w produktach ekologicznych są przekraczane dopuszczalne normy. Smaczku nieco dodaje też fakt, że osoby tworzące wspomnianą organizację mają pewne powiązania z przemysłem żywności organicznej, co nie tworząc teorii spiskowych, mimo wszystko w pewnym stopniu podważa ich bezstronność. I jak chodzi o moje zdanie w tym temacie, to oczywiście nie zaprzeczam temu, że w uprawie warzyw i owoców stosuje się środki ochrony roślin, jednak sam fakt ich stosowania nie sprawia, że produkty te nagle stają się dla nas niebezpieczne. Po pierwsze, tak jak już częściowo wspomniałem, nie wszystkie pestycydy są dla nas wyjątkowo toksyczne i po drugie, co ważniejsze, w rzeczywistości rzadko zdarza się, aby poziom pozostałości pestycydów w żywności był na tyle wysoki, aby zagrażał naszemu zdrowiu. Pamiętajmy, że to dawka czyni, czy dana substancja jest toksyczna, czy też nie. Biorąc pod uwagę pozostałe wątki, którymi dotychczas się podzieliłem, mogę powiedzieć, że kierowanie się listą 12 najbardziej zanieczyszczonych warzyw i owoców nie ma żadnego sensu, tak jak powiedziałem, raport EWG odnosi się do danych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych. Warto jednak wiedzieć, że poziomy pestycydów są też monitorowane na terenie Europy, czym zajmuje się między innymi Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności. W 2023 roku opublikował on dane, które pokazały, jak wygląda sprawa z pestycydami na naszym europejskim podwórku. Okazało się, że przekroczenie dopuszczalnego poziomu pestycydów miało miejsce w zaledwie niecałych 4% zbadanych próbek. Co ciekawe, wynik ten został zawyżony przez nieco większe stężenie pestycydów w grej frutach importowanych spoza Unii Europejskiej. Gdyby nie brać ich pod uwagę, to wskaźnik przekroczenia dopuszczalnych ilości pestycydów wyniósłby zaledwie 1,4%. O ile pewne ilości pestycydów znajdują się w niektórych warzywach i owocach, to na pewno nie jest to tak poważny problem jak to przedstawiają niektóre media. A już na pewno nie jest on na tyle duży, aby zrezygnować z ich spożywania czy nawet ograniczyć sięganie po te produkty. W niemal 60% badanych próbek na terenie Unii Europejskiej nie wykryto żadnych pestycydów, zaś w pozostałych prawie 40% ich poziom mieścił się w bezpiecznym dla zdrowia zakresie. W tym miejscu krótki przerywnik, ponieważ chciałbym zaprosić Państwa do zapisania się na mój darmowy newsletter o zdrowiu, który nazwałem Porannym Dziennikiem Zdrowia. A poranny dlatego, że piszę go i wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano jako dwuminutowa lektura do porannej kawy lub herbaty. Dziennik jest uzupełnieniem mojego kanału YouTube. Aby się na niego zapisać, zapraszam na www.doktorbartek.plukośnik dziennik. Teraz jeszcze na moment wrócę do brudnej dwunastki. A mianowicie tak jak już powiedziałem, na jej szczycie znalazły się truskawki, co wskazuje, że te owoce powinniśmy omijać łukiem i to jak najszerszym. Warto jednak zajrzeć do raportów i prac naukowych polskich badaczy, którzy wielokrotnie analizowali zawartość pestycydów w warzywach i owocach dostępnych na naszym polskim rynku. Dla przykładu, niedawno został opublikowany obszerny raport, w którym analizowano potencjalne zagrożenie zdrowotne konsumentów związane z obecnością pozostałości pestycydów w żywności dostępnej na polskim rynku w 2019 roku. W przypadku truskawek okazało się, że na 81 przebadanych próbek przekroczoną dopuszczalną zawartość pestycydów miały zaledwie dwie próbki. Myślę, że nie jest to wynik, który powinien zniechęcić nas do spożywania tych owoców. Z kolei w pracy naukowej z 2016 roku, która w całości była poświęcona truskawkom, a konkretnie ocenie pozostałości środków ochrony roślin w truskawkach pochodzących z Polski Południowo-Wschodniej z lat 2014-2015, okazało się, że żadna z przebadanych próbek nie zawierała przekroczonego stężenia pozostałości pestycydów. Te dane tylko potwierdzają, że problem obecności pozostałości pestycydów w warzywach i owocach nie jest tak znaczący, jak to wiele osób zaznacza. Oczywiście, tak jak powiedziałem, zwykle małe ilości pestycydów znajdują się w żywności, jednak wciąż o wiele więcej korzyści zdrowotnych możemy osiągnąć, sięgając regularnie po warzywa i owoce, niż z nich rezygnując z uwagi na potencjalne ryzyko związane z obecnością środków ochrony roślin. Jest to nieco podobna sytuacja jaka ma miejsce w przypadku wielu gatunków ryb. Mówi się, że są one wręcz przesiąknięte dioksynami czy metalami ciężkimi, takimi jak choćby rtęć. Jeśli jednak nieco głębiej zaczniemy dokopywać się do różnych danych, to znów okazuje się, że problem ten jest przedstawiany o wiele gorzej, niż wygląda w rzeczywistości. Również i w przypadku ryb, dla zdrowia lepiej będzie, jeśli będziemy po nie sięgali, niż z nich zrezygnujemy, co zresztą potwierdzają dziesiątki badań naukowych. Jeśli jednak niektórzy z Państwa wciąż mają obawy co do bezpieczeństwa spożywania warzyw i owoców ze względu na pestycydy, to podam teraz dwa rozwiązania, dzięki którym możemy się ich pozbyć w dość znacznym stopniu. Prawdą jest, że najwięcej pestycydów pozostaje na powierzchni owoców, w tym na ich skórce, zaś opłukanie warzyw i owoców pod bieżącą wodą jest niewystarczające, aby je usunąć. Wydawać by się mogło, że najlepszym rozwiązaniem jest po prostu obranie ich ze skórki, choć oczywiście nie każdy owoc ma skórkę, jak ma to miejsce np. w przypadku poruszanych dzisiaj truskawek. Ja nie jestem zwolennikiem pozbywania się skórki, ponieważ jednocześnie zawiera ona zwykle najwięcej prozdrowotnych składników. Pewnym kompromisem, żeby zachować skórkę, a jednocześnie znacząco obniżyć zawartość pestycydów, jest przygotowanie tzw. kąpieli sodowej. Jest to nic innego jak zamoczenie warzyw i owoców w około 1% roztworze sody oczyszczonej. Aby go sporządzić, wystarczy rozpuścić 1 g sody oczyszczonej w 100 ml wody. Jeśli potrzebujemy 1 litr roztworu, to wówczas stosujemy proporcjonalnie więcej sody, czyli w tym przypadku 10 g. Gdy już zrobimy taki roztwór, to zanurzamy w nim warzywa lub owoce i moczymy je w nim przez 15 minut. Po upływie tego czasu żywność wyciągamy, a następnie przepukujemy je pod bieżącą wodą. Jeśli nie dysponują Państwo sodą oczyszczoną lub nie chcą bawić się w przygotowywanie wspomnianego roztworu, a jednocześnie nie chcą zmieniać częściowo smaku produktów poprzez zastosowanie np. soli lub octu, to według przeprowadzonych badań znaczącą redukcję stężenia pestycydów można osiągnąć stosując 10-minutową kąpiel warzyw i owoców w wodzie gazowanej lub w ciepłej wodzie o temperaturze 40 stopni Celsjusza. Drugim dość skutecznym rozwiązaniem, choć droższym, jest zastosowanie ozonatora. W ostatnim czasie w sprzedaży pojawiło się coraz więcej tego typu urządzeń przeznaczonych do domowego użytku. Dla przykładu przeprowadzone badania pokazały, że mycie truskawek z wykorzystaniem ozonatora pozwoliło zredukować stężenie pozostałości pestycydów od 36 do aż 75%, co należy uznać za bardzo dobry wynik. Jeśli ktoś z Państwa zdecyduje się na zakup ozonatora, to polecam, aby wybrać urządzenie, które dodatkowo wykorzystuje technologię ultradźwięków, ponieważ jak udowodnili naukowcy, ultradźwięki również sprzyjają usunięciu znacznych ilości pestycydów. Czyli mam tu na myśli myjki ultradźwiękowo-ozonowe. Przy wyborze odpowiedniego urządzenia bardzo ważne jest też to, aby kierować się jego wydajnością. Dobry ozonator to taki, którego wydajność ozonu wynosi co najmniej 500 mg na godzinę. Jednocześnie dodam, że istotny jest również czas ozonowania żywności. Polecam, aby warzywa i owoce trzymać w takiej ozonowanej wodzie przez 15 do 30 minut. Przy okazji też podkreślę, że takie ozonowanie warzyw i owoców nie ma negatywnego wpływu na ich wartość odżywczą czyli produkty poddawane ozonowaniu zachowują swoje walory zdrowotne. Zgodnie z poruszonymi przeze mnie dzisiaj informacjami, bez obaw o swoje zdrowie możemy sięgać po rozmaite warzywa i owoce. Przy czym ja przede wszystkim polecam produkty sezonowe, które odznaczają się najwyższą wartością, chociażby z uwagi na fakt, że nie muszą być one transportowane do nas przez setki czy tysiące kilometrów, a także długotrwale magazynowane, co może obniżać ich walory żywieniowe. No i zwykle wypadają one lepiej cenowo i nie wymagają stosowania różnych konserwantów, takich jak na przykład imazalil, którym niejednokrotnie jest pokrywana warstwa cytrusów. A jeśli chcą się Państwo dowiedzieć, jakie konkretne korzyści zdrowotne płyną ze spożywania wybranych warzyw, to wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. Wówczas przeniosą się Państwo do nowego filmu. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.